Cześć, witajcie. Cześć, mamy kolejny tydzień. Ten tydzień co prawda nie obfitował zbyt wiele premier, ale kilka jednak jest, w tym jedna dosyć fajna, bo po wypluło się z serii Renault 7 wreszcie, na co wszyscy czekali. Tak, ja wiem, czy to taka fajna premiera, no obfita na pewno, bo mamy trzy modele, ale powiem szczerze, że jakoś tak, nie wiem, przeszedłbym nad nimi do porządku dziennego, bo w sumie to znaczy, dopiero mieliśmy szóstkę. One mogą być ewentualnie o tyle mało interesujące, że to jest premiera chińska na razie, w związku no z tym tak. na razie nie bardzo wiadomo, w jakich cenach i kiedy i jak one u nas się znajdą ewentualnie. Natomiast jeżeli chodzi o same telefony, to ja akurat nie jestem na nie. To są może telefoniki ze średniej półki, ale nadal to nie są najgorsze rzeczy. Nie wyróżniają się niczym szczególnym, to prawda. To. Poprawne. To jest chyba dobre określenie, nie? Najsłabszy z tych telefoników to jest Renault 7 SE 5G obsługujący z MediaTekiem Dimensity 900. Ma baterię 4500 mAh, ma AMOLEDowy wyświetlacz, co od razu się liczy na plus, 6,43 cala. Full HD pracuje, dodatkowo ma Corning Gorilla Glass 5 i pracuje przy 90 Hz, jeżeli chodzi o odświeżanie. Ta bateryjka obsługuje w USB Power Delivery, także jest szybkie ładowanie, też na plus ładowanie 33 W, tak? Pamięci, bo o procesorze powiedziałem, nie powiedziałem o pamięciach. Pamięci 128 i 256, jeden tier pamięci RAM to jest 8 giga. Brak obsługi kart za to. W każdym razie nie znalazłem, żeby gdzieś Oppo podawało obsługę kart. Nie, też nie widziałem i nie są to te najszybsze pamięci, bo RAM to jest DDR4X, a flesze są UFS 2.2. Tak. No i aparaty też takie, powiedziałbym, przeciętne, 16 z przodu, czyli zupełnie przyzwoicie, z tyłu też przyzwoicie, bo 48 główna matryca, no i oczywiście dali dwie dwójki w roli wypełniaczy, wiadomo, do kompletnie makro. Bez sensu, tak. Tak, ceny, słuchajcie, przeliczając z juanów, to 1435 i 1565 zł, też nie jakoś tam szałowe, ale telefon w sumie całkiem ładnie wygląda. No, tak poprawny średniaczek. Nieco ciekawsza jest ta wersja podstawowa, mi się wydaje, dlatego że już ma Snapdragona 778G i to jest dosyć znaczący upgrade. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, jest tak samo. To jest również AMOLED, identyczna, przekątna, identyczna rozdzielczość, czyli również Full HD, też ma Corning Gorilla i też pracuje przy odświeżaniu 90 Hz. Tutaj mamy dodatkowy tier pamięci RAM, bo poza 128, 256 flesza i 8 RAMu jest jeszcze wersja z 12 giga. No i to już jest coś. Obsługi kart pamięci również nie ma i mamy zmianę w aparatach jeszcze. Tak, dokładnie. Zmiana w aparatach. Jeszcze dodam, że pamięci nadal są tego samego typu, czyli nie najszybsze. No, aparaty to już jest spory przeskok, bo z przodu już mamy 32 megapiksele, czyli jest już czym fotografować. No i tutaj jest taka matryca stosunkowo nowa, którą się chwaliło Oppo, to jest Sony IMX709. Tak, która ma świetnie się sprawdzać przy słabym świetle, no ale to jak ten telefon do nas dotrze, to może się przekonamy. Z tyłu też jest dużo lepszy aparat, bo pomijając to, że matrycę dali główną 64 mega, to jeszcze jedną dwójkę na szczęście wymienili na aparat szerokogłębny 8-megowy i to jest też no, coś, co warto pochwalić. Podobnie jak przy niezmienionej pojemności baterii przyspieszenie ładowania do 60-watowego, czyli już jest zupełnie zacnie. I telefon będzie występował w trzech kompletacjach pamięci, przynajmniej na razie mówimy o rynku chińskim. 8128, 8256 i 12256. Przeliczając żywcem z juanów, one kosztują 1780, 1955 i 2150. No i tutaj jest... No. No mów, nie, wchodzę ci w słowa, mów, bo coś chciałeś dodać ważnego. Nie, jeszcze jedna rzecz związana z aparatami, dlatego że z przodu jest co prawda w matryca moduł zastosowany,
Natomiast jeżeli chodzi o tylne aparaty, to przynajmniej na rynku chińskim te wszystkie aparaty, i to 64 megapiksele, i to 8 megapikseli, to są aparaty OmniVision. W związku z tym tutaj na aparatach troszeczkę zaoszczędzili. Z drugiej strony to nie są to złe urządzenia, umówmy się. No to i tak bardzo dużo zależy jednak od optyki, która tam się znajdzie. No i softu też dużo, no wiadomo, co później oprogramowanie zrobi z tym. Dokładnie. Natomiast informacyjnie to nie są matryce Sony ani Samsunga. Tak, dokładnie. No i mamy trzeci model, który już się powiedzmy troszeczkę od pozostałych dwóch różni, bo i ekran ma, zaraz dobrze czytam, czy o innej przekazie. Troszkę większy, 6,55 cala. No. 6,55 cala, ale ciągle AMOLED, ciągle Full HD z odświeżeniem 90-hercowym. Akumulator też nadal ma 4500. Ale tu już mamy ładowarkę znowu o mocy 65 W, czyli jeszcze szybsze, to się tak nieco ponad pół godziny ładuje, jak to Oppo. No i szybszą troszeczkę pamięć tam jest. No to też jest dziwnie, bo jest tylko 256, w zapowiedziach było jeszcze 512. No, ale natomiast może w oficjalnych materiałach Oppo jest 256 pamięci wewnętrznej, to jest pamięć UFS 3.1 już. Natomiast RAM jest podobny jak w tej wersji podstawowej, czyli 8 plus 12. Tak, i ciągle DDR4X. Tak. O Dimensity 1200 wspomniałeś? Nie. Do tego chciałem przyjść, ale jeszcze chciałem zatrzymać się przy akumulatorze, bo taka ciekawostka, tylko taki wtrend. DxOMark, czyli ten taki benchmark, który zazwyczaj się fotografem zajmuje, benchmarkuje też baterii ostatnio. Tak. No i właśnie, słuchajcie, akumulatory Oppo wypadły w nim nader dobrze, chociaż nie brylują pojemnością. Także może jednak coś w tych bateriach jest, ja wiem, co sądzicie o DxO, natomiast no, takie małe, kurcze wtrącenie, że chyba może jednak jakaś tam technologia poprawiająca, optymalizująca zużycie energii w tych telefonach występuje. Nie wiem jak w siódemce, no bo siódemki jeszcze nie badali, ale tam było badanie piątki albo szóstki Reno, o ile dobrze pamiętam, ale to sobie gdzieś tam odnajdźcie w sieci i sprawdźcie, poczytajcie, bo w sumie no, rzecz ciekawa. No Jacek zaczął o procesorze, bo to też jest ciekawe, to jest Dimensity 1200 Max. Max, tak. To jest chyba pierwsze zastosowanie tego układu, o ile mnie pamięć nie zawodzi, ale tutaj no już... No, Jacek, zdaje się na ciebie i twoją pamięć. To znaczy, on ma, zdaje się, troszeczkę podbity zegar, poza tym żadnych zmian więcej nie stwierdziłem, powiem szczerze, oglądając te specyfikacje. Dlatego nawet macie podstawowy procesor podany na karcie, tylko że po prostu z podbitym zegarem. Natomiast tutaj warto na pewno wspomnieć o aparatach fotograficznych, dlatego że tutaj Oppo postarało się o to, żeby te matryce były troszeczkę wyższej jakości. Z tyłu mamy 50 i to jest matryca Sony i Oppo się chwali, że użyło matrycy Sony IMX766. Jest 8 szerokokątna i to też jest matryca Sony IMX355, to jest legendarna ta 8 już po prostu, jest często stosowana przy szerokim kącie. Jest 2 dodatkowo i ta 2 jest OmniVision, co prawda, ale to nie ma żadnego znaczenia, natomiast z przodu również jest IMX709, czyli to, co w wersji podstawowej. Tak, no dodam ta 2 do makro, także no wypełniacz ramki aparatu. W 4K nagrywa wideo przy 30 fps, także nie jest to jakiś high-end straszliwy, natomiast matryce są ok i z tyłu, i z przodu. Zgadza się. Pamięci i ceny, moi drodzy, 8256 i 12256 na razie są w ofercie. Przeliczając 2400 z groszami albo trochę ponad 2600, cały czas pamiętamy, przeliczamy bezpośrednio z yuanów, to nie przywiązujcie się do tych cen, bo u nas to będzie na pewno ponad 3 już ten topowy model, jak nic. No, bo jeszcze pokazało słuchaweczki TWS Enco Free 2i i słuchaweczki na szyję, takie powiedzmy z tym pałąkiem. Niedrogie konstrukcje, możliwe, że też się u nas pojawią. W Chinach jeszcze pokazali 2 telewizory, a to już jest kompletnie inna bajka, także no, po prostu kronikarsko odnotowałem, tak. To tak jak wspomniał Adam, jest to dosyć poprawna seria, są to poprawne telefony. Wiadomo, że najlepiej wyposażona jest wersja Pro i tutaj nie ma właściwie dyskusji bez dwóch zdań, to zarówno jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne, jak i o procesor, który jest rzeczywiście najsilniejszy z tych zastosowanych, pomimo tego, że nie Snapdragon. Pamięci są o dziwo dosyć podobne we wszystkich tierach.
starali się rzeczywiście zachować aparaty fotograficzne na wysokim poziomie, przynajmniej na pierwszy rzut oka na papierze, bo tak jak wspomniałem, widać ewidentnie, że wersja Pro ma najlepsze matryce i prawdopodobnie również najlepszą optykę. Tak, ale... Bateryjki identyczne wszędzie, tak? Tak, właśnie baterie się różnią systemem ładowania tak naprawdę, mocą tak, ładowania. Dokładnie. Natomiast tak jak powiedziałem, coś może w tych bateriach być i nie zrażajcie się, że one mają tylko 4500, bo no, może być różnie. Aczkolwiek powiem szczerze, że akurat seria 7 niespecjalnie już mi robi, bo no, szóstki też są fajne. Piątki też były fajne, a... Tak. Ja nadal mam w pamięci pierwszego Renault z tą wysuwaną płetwą i to był telefon, o którym mogłem powiedzieć, że ma mnóstwo ciekawych rzeczy, jest oryginalny, niecodzienny, wyróżnia się i tak dalej, a te, powiem szczerze, po prostu kolejne fajne, poprawne średniaki i już. Brakuje troszeczkę innowacji rzeczywiście, tym bardziej, że to jest jedna z takich serii znanych bardzo mocno, w związku właśnie. Z tym przydałoby się coś troszeczkę mocno. Te pierwsze Renault to było takie walnięcie, takie wow, a teraz już tego wow trochę brakuje, powiem szczerze, chociaż nadal postara się przemycać jakieś fajne rozwiązania w tych telefonach i w zasadzie ciężko się do czegokolwiek przyczepić, no, to już, to wow jest takie sumie, takie wow. Zresztą w ogóle telefony, co w tym tygodniu się pokazały, to takie trochę bez wow, mam wrażenie poza jednym oczywiście, ale to później. Powiedzieliśmy o Oppo, wspomnijmy może również o Vivo, co prawda też są egzotyczne kraje, bo jeden Vivo to jest premiera chińska, drugi Vivo to jest też w zasadzie premiera chińska, chociaż to będzie również Indonezja i Tajlandia, zdaje się. Nie, Tajlandia, ja mam Tajlandię akurat, bo ceny z Tajlandii brałem, więc... No i bardzo dobrze. Dobra, to którego Vivo i74s, to jest smartfonik, który wygląda niebrzydko, ostatnio jest taka seria Vivo, gdzie klon za klonem i klonem pogania i to jest jeden z klonów. Vivo Dimensity 800 jest pod obudową, jest IPS-owy wyświetlacz 6 i prawie 0,6 cala, Full HD pracujący przy 60 Hz, pamięci 256+8, czyli jeden, ale dosyć fajny tier, jest obsługa kart pamięci, jest dobra w miarę matryca z tyłu 50-megapikselowa, ale towarzyszy jej niestety tylko dwójka do głębi ostrości, ósemka z przodu i to w zasadzie tyle. Ładowanie 44 W przy baterii 400, bardzo malutkiej niestety. Tyle. Wrócę na chwilę do pamięci. DDR4X w przypadku RAM-u, UFS 2.2 w przypadku flesza i jest wirtualny RAM. Można 4 giga RAM-u dołożyć wirtualnie, ale tak jak już wcześniej Wam w poprzednich odcinkach wiele razy mówiliśmy, nie ekscytujcie się tym zanadto. Cena za telefon... Za każdym razem powtarzamy i podejrzewam, będziemy powtarzali, dlatego że kolejnym producentom się wydaje, że zrobią w balona konsumenta przez to, że powiedzą mu, słuchaj, dodajemy ci tutaj pamięci do RAM-u. Nie, to nie jest RAM. To jest taki alarm, no, zawsze lepiej mieć niż nie mieć, natomiast no, nie traktujcie tego, że macie nagle super wielki RAM, bo to jest taki, powiedzmy... No dobra, jeszcze jak ta pamięć jest UFS 3.1, to jeszcze można powiedzieć, że to ma sens, natomiast przy dwójce to już tak średnio. Kolejną rzecz, na którą chciałem Waszą uwagę zwrócić, to taki trend, nie wiem czy zauważyliście, ostatnio coraz więcej producentów w swoich średniakach wraca do podwójnych aparatów fotograficznych, z którym akurat bryluje Vivo. No niemniej taki się trend pomału zaczyna zarysowywać, że jednak... Ja wiem dlaczego, słuchaj, widziałem na Bejbo... Słuchaj, ja widziałem na Weibo, że takich dwóch panów, którzy w chińskim magazynie pracują łopatami, to powiedzieli, że na tych łopatach coraz mniej dwójek jest już. No. W związku z tym nie mają co pakować do tych skrzyń tam wielkich, które są i to końcówka już jest. Dobijają do ściany. Do ściany zostało jeszcze tylko 200 metrów i za moment dwójki się skończą. Także... Ja mam taki pomysł, drodzy producenci. A może byście tak w końcu zaczęli ósemki kłaść szerokokątne zamiast tych cholernych dwójek, co? Nie, chyba nikt by się nie obraził. Jeszcze tak dla porządku dodam, że jak sobie tak popatrzymy, to ten model, o którym teraz mówimy, jest bardzo mocno podobny do znanego już wcześniej Vivo i76S. Namącili z tymi nazewnictwem, z tymi modelami. No Vivo w zasadzie, słuchajcie, praktycznie codziennie niemalże wypuszcza nowy smartfon, więc
gubimy się, no bo kolejny model, który też myślę, akurat ten się trochę wyróżnia, to jest Vivo V23e, ale w wersji 5G, bo mieliśmy już Vivo V23e bez 5G, teraz mamy z 5G, akurat ja go, tak jak wcześniej wspomniałem, wynalazłem w Tajlandii, 6,44 cala ekranik AMOLEDowy, Full HD, ale ze zwykłym odświeżaniem. Akumulator trochę ponad 4000, czyli stosunkowo nieduży, 4,50 mAh, ale 44-watowe ładowanie nadal tutaj mamy. No i z rzeczy, powiedzmy, jeszcze takich ciekawych, przedni aparat niezły, 44 megapiksele, aczkolwiek w modelu 4G była 50 na froncie, przypominam, czyli kolejny mistrzunio selfie, a z tyłu mamy 50, 8 i 2, czyli w miarę znośny zestaw, wiadomo, ta dwójka to odpada, ale 8 jest szerokokątna. Ale też znowu w modelu LT był aparat 64 z tyłu. Jak ktoś koniecznie liczy megapiksele, to proszę bardzo. Procesor MediaTek Dimensity 810, jeden tier pamięci 828 i cena 1629 zł, przeliczawszy z tajlandzkich batów. No ot, jest średniaczek. Słuchajcie, ja tylko dwa słowa, bo nie wszyscy muszą się znać bardzo na aparatach i możecie tak się dziwić, że my tak narzekamy na ten nadmiar aparatów. Powiem wam tak, ja już kiedyś o tym wspominałem. Miałem kiedyś taką Xperię, to była Z2, zdaje się, która miała jeden aparat z tyłu, która potrafiła tym jednym aparatem rozmywać tło, która potrafiła niebrzydkie zdjęcia robić, no, przy całkiem szerokim kącie. Jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne w urządzeniach mobilnych, to ma sens. Rzeczywiście główny aparat z dosyć dużą matrycą. Dodatkowy aparat, który ma, no to jest przez producentów nazywany, to jest ultra szeroki kąt, ale to de facto jest szeroki kąt, bo te główne też mają wystarczająco szeroki, ale jest dodatkowy z soczewką, która robi szeroko, oprogramowanie próbuje coś zrobić z tym szeroko, bo jak się robi szeroko przy takim aparacie, to po bokach się robi, zaczyna robić dziwnie na zdjęciach, w związku z tym oprogramowanie prostuje zdjęcie. I mają sens oczywiście w aparaty tele, o ile tam jest rzeczywiście fajna optyka włożona, w szczególności w układach peryskopowych. Jeżeli chodzi o aparaty do rozmywania tła, to dowolny dodatkowy aparat, czy ten szerokokątny, czy nawet ten tele, są w stanie tło rozmyć. A nawet jeden aparat jest w stanie tło rozmyć, bo to jest kwestia oprogramowania, które wykrywa krawędzie. I jeżeli chodzi z kolei o aparat makro, to ten aparat makro też może być zastąpiony przez albo porządny aparat szerokokątny, z optyką szerokokątnym, albo przez aparat tele, który też jest w stanie robić naprawdę bardzo dobre zdjęcia makro. Ja nie wiem, czy wrzucałem, ale dobra, już nie będę teraz reklamował innych marek w tej chwili. Robiłem, w związku z tym wiem. Teleobiektywem się robi i wychodzi to lepiej niż z tej dwójki. Tak, szczególnie jeżeli dodatkowo jest jeszcze optyczna stabilizacja obrazu, która się przydaje przy tego typu zdjęciach. No szczególnie, że chociażby niedawno, wspomnimy, no Xiaomi to zastosowało i nazwali to telemakro. Można, narzekamy, słuchajcie, na pakowanie dodatkowych aparatów, które nie są de facto potrzebne. Bo zamiast tych dodatkowych, no chyba, że są to jedyne aparaty, no to wtedy fajnie, jeżeli jakikolwiek aparat jest. Ale jeżeli jest matryca 50 megapikseli i towarzyszą temu dwie dwójki, to znaczy, a obcięliśmy wam szeroki kąt przynajmniej, żeby nie ten. Jeżeli jest aparat główny i szeroki kąt, nie wiem, no przynajmniej ósemka, to naprawdę wystarczy już. Dokładnie. Nie potrzebujecie ani osobnego aparatu do makro, ani osobnego aparatu do rozmywania tła, bo to naprawdę wystarczy. A hajs się musi zgadzać po prostu producentowi przede wszystkim. No tak. Tam to już tak. Niekoniecznie. I tak samo, no powiem szczerze, też nie jakby nie jestem specjalnie zwolennikiem tych dużych matryc. Tam 50, 64 to naprawdę zauważycie różnicę? Nie, bo tak naprawdę liczy się optyka, liczy się soft, który ten obraz obrobi. I bierzcie też pod uwagę to, że nawet ten sam moduł aparatu w dwóch różnych telefonach, dwóch różnych producentów może dawać zupełnie inne efekty, bo jeden producent zrobi świetny soft, drugi coś skrzanie.
Tak, tutaj oprogramowanie bardzo się liczy, dlatego że fizycznie nie bardzo jak jest przeskoczyć możliwości cieniutkiego urządzenia. Dokładnie. Po to, żeby zdjęcie było dobre, jest potrzebne miejsce pomiędzy soczewkami a matrycą, na którą pada światło. Jest tego światła potrzebne stosunkowo dużo, co z kolei w matrycach, w smartfonach jest średnio możliwe. Producenci smartfonów, słuchajcie, zrobili cuda. Ja w życiu się nie spodziewałem, że da się zrobić tak dobre zdjęcia smartfonem kiedyś. Tak, kiedyś, kiedy właśnie recenzowałem pierwsze matryce 8-megapikselowe, nie wyobrażałem sobie, że może być coś lepszego. Okazało się, że zrobili cuda w związku z tym. Tak, no powiedzmy to prosto, no, obecne smartfony, szczególnie te z wyższej półki, potrafią robić cuda i no tu się ogromne brawa należą producentom, natomiast nadal trzeba się mierzyć z tym, że gabaryty jakby modułu fotograficznego bardzo mocno ograniczają możliwości samego, że tak powiem, tego układu, czy to przez rozmiar matrycy, czy przez rozmiar obiektywu, no bo popatrzcie na te obiektywy, większość to są łebki od szpilek albo jeszcze mniejsze w przypadku tych tam aparacików do makron, proszę. Tak, słuchaj, wystarczy zwrócić uwagę no. na to, że nadal to nie jest zła wola producenta, że oni nie chcą schować aparatów fotograficznych w obudowie. Fizyki nie da się oszukać, no. Jest potrzebny minimalny odstęp pomiędzy matrycą a soczewką i ten odstęp musi być zachowany, dlatego te moduły aparatów po prostu wystarczą. A jednocześnie, wiecie, chcemy, żeby telefon był jak najlżejszy, jak najsmuklejszy. Tak, ja sam przecież jak, kurczę, recenzuję telefon, to narzekam, że o rany, ten obiektyw znowu wystaje i telefon mi się kiwa na stole i pyka, jak go położę. No, tak jest, natomiast no, producent jakby musi działać w tych ograniczonych warunkach, ma skończoną ilość miejsca w obudowie i no, to, co, że tak powiem, czysta optyka, czysta fizyka nie nadrobi, to musi nadrobić soft, no, dlatego w softcie są ogromne rezerwy i jakby większość, że tak powiem, roboty w telefonie, to no, moim zdaniem więcej zależy od oprogramowania aparatu niż od samego aparatu, chociaż wiadomo, że im lepszy ma, powiedzmy, oprogramowanie, dostaje materiał na wejściu, tym lepsze efekty są też na wyjściu. To też jest jakby oczywista oczywistość. Ale przejdźmy dalej, tak szybko może się prześlizgnijmy po tym telefonie, bo chyba nawet sam producent by nie chciał, żebyśmy o nim za wiele mówili. To, że Redmi? Redmi Note 11? Nie, Redmi za chwilę, wiesz co, takiego Samsunga wygrzebałem. Galaxy A03, już samo znaczenie wiele mówi o tym urządzeniu. No nic imponującego, ale takie telefony też są potrzebne na rynku, no bo pewnie będzie tani. Przy czym dopiero co mieliśmy w zeszłym tygodniu chyba Galaxy A03 Core i to jest troszeczkę inny smartfon. No ten jest troszeczkę jednak lepszy, bo ten jest bez Core'a. Przy czym no, wyświetlacz nic imponującego, 6,5 cala HD+, z dość szeroką ramką pod bródkiem na dole, z kropelkowym noczem u góry, w tym noczu 5-megowy aparacik. Z tyłu jeden przyzwoity aparat 48 megapikseli z niezłą przysłoną 1.8, daje się tym coś sfotografować i oczywiście dwójeczka jako wypełniacz, żeby nie było zbyt biednie. No i różnie z pamięciami, bo jest albo biednie, albo znośnie, bo możemy mieć 3 albo 4 giga RAM-u, a pamięć flash występuje w wersjach 32/64 albo nawet 128 giga, no co już jest niebiedne w budżetowcu, bateria też jest niebiedna, bo 5000 mAh, ale Samsung nie podał ładowania, więc pewnie szybkiego nie ma, bo jakby było, to by się chyba Samsung pochwalił, nie? Tak, wiesz, no. Co jest 10-watowe? No, o widzisz, Jacek znalazł, Jacek też znalazł, widzę, procesor, bo Samsung zwyczajowo nie raczy podawać, podaje tylko, że ma 8 rdzeni i taktowanie 1.6. Tak. Jacek wydobył informację, że to jest Unisoc 9863. A. Tak, ja co prawda lepiej podchodzić do tego procesora jednak z lekką ostrożnością, ale to powinien być ten model. W każdym razie wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że to jest... No i audio z Dolby Atmos, 3 kolory plastikowej obudowy i to chyba wszystko, co można o tym telefonie powiedzieć. Od budżetowa. No. Tak, przy czym jest jeszcze jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Przy tego rodzaju smartfonie i przy tylu tierach pamięci bardzo możliwe, że na przykład jeżeli się pojawi w Polsce albo na rynkach ościennych, to może się okazać, że nie ma dostępnych wszystkich tierów pamięci. Także ostrożnie podchodźcie do tego i uważajcie, bo w Polsce po prostu wszystkie tiery pamięci mogą nie być dostępne.
Tak, no jeszcze tak patrzę na zdjęcia tego telefonu i ja nigdzie tam nie widzę czytnika linii papilarnych. Nie wiem, czy zauważyłeś, bo Samsung tego, z tego, co widzę, nie podawał, więc chyba nie ma czytnika. Nie? Już sprawdzam. Z tego, co widzę, raczej nie. Raczej nie ma, występuje w wersji... Ani z boku, ani zresztą ja sprawdzałem tą sprawę. Tak, no dlatego ja, wiesz, no ja po prostu bardziej pod zdjęciami z prasówki nie wynika. Nie, czytnika nie ma, nawet w momencie, kiedy się patrzy po budowie mechanicznej, on by musiał być w ekranie, żeby była obecna... No właśnie, ale no nie ma... To nie ta półka. Nie ta półka, a mówię, w prasówce też ani słowa nie było, więc... Dobra, wspomnieliśmy o Redmi. Redmi Note 11 w wersji z obsługą 4G, oparty na Helio G88 z ekranem IPS-owym 6,5 cala pracującym w Full HD przy 90 Hz. Pamięci 128, jeden tier tylko, jeżeli chodzi o flasha, 4 albo 6, jeśli chodzi o RAM i aparaty fotograficzne 50, 8 szerokokątna, dwójka do makro i ósemka z przodu. LPDDR4 pamięć RAM, EMC5.1, wyświetlacz z automatycznym doborem częstotliwości. Wspominam o tym, dlatego że producent jakoś uparcie wspomina i te częstotliwości się przełączają pomiędzy 45, 60 i 90 Hz. Ładowanie 20, przepraszam, nie ładowanie, dlatego że o ładowaniu producent nie wspomniał. Wspomniał, że do systemu jest, do pudełka jest dodawana ładowarka 22,5 W. W związku z tym szacuję, że ładowanie jest 18-watowe, ale nie mam tego w dokumentacji. Jest coś, nie, gdzieś mi się mignęło, że jest 18 watów, bo nawet w tekście zaznaczyłem, a pisałem prawdopodobnie z jakiegoś. Okej, okay, jest zwrotne w każdym razie przez OTG 9-watowe ładowanie. Ale po kabelku, tak? Nie ma indukcji. Tak. Ma mini jacka, ma pilota podczerwieni z rzeczy fajnych. Tak. I tu mała taka ciekawostka, bo z kolei nasz rodak, nasz rodzimy Leakster, można tak powiedzieć, Kacper Skrzypek, którego serdecznie pozdrawiam. Polecamy Kacpra, jeżeli jesteście zainteresowani marką Xiaomi. Bardzo dobrze zorientowany w Xiaomi. Donosił w tym tygodniu, że jest na horyzoncie jeszcze taki telefonik jak Redmi 10 2022. I co prawda nie ma jeszcze na jego temat pełnych informacji, ale że tak powiem po premierze tego Note 11 4G w Chinach Kacper ma pewne podejrzenia, tak przynajmniej wyraził się na Twitterze, że może to być właśnie Redmi 10 2022 w naszym regionie. Czy tak będzie? Przekonamy się, bo z kolei ten nowy Redmi Note 11 4G jest dosyć podobny do Redmi 10 tego, powiedzmy, poprzedniego, czyli tego aktualnego modelu z tam sprzed kilku miesięcy, bodajże w sierpniu on wyskoczył, o ile dobrze pamiętam. Poprawcie mnie, bo ja mam już, jestem starszym człowiekiem, już trochę mam sklerozę. Natomiast no, są trzy bardzo, bardzo podobne modele, właśnie ten Redmi Note 11 4G, Redmi 10 i Redmi 10 2022 na horyzoncie. Tam się różni aparatem bodajże, o ile dobrze pamiętam. Nawet wiecie co, aż podejrzę, żeby was tutaj nie, żeby wam tu nie namącić i nie wprowadzić was w błąd. Sekundeńkę. Co tu mamy o tym odgrzewanym? Tak, wygląda na to, że będzie to różnica aparatów między Redmi 10 a Redmi 10 2022. I no, zobaczymy. Musimy jeszcze trochę poczekać na pełne informacje na temat tego, czy ten model z Chin pojawi się u nas pod inną nazwą, czy jednak jako Redmi Note, czy jako Redmi 10 2022, whatever. Czas pokaże. Jeszcze sekundę, wrócimy może do tamtego modelu z Chin, bo zobaczymy, jakie były ceny. Otóż, moi drodzy, ceny dosyć budżetowe, przeliczając z yuanów, model 428 kosztuje 650 ziko, natomiast 628 715, czyli u nas pewnie tak w okolicach 1000 by ten model mógł oscylować, gdyby się pojawił i o ile się w ogóle pojawi. Tak, to jest znowu sytuacja, że gdyby takie ceny były w Polsce jak w Chinach, to byłyby to atrakcyjne modele, jeżeli by się to sprowadziło, to przestają już być atrakcyjne, tak no, cenowo bardziej. Jeszcze koło 1000 to jeszcze powiedzmy są takie pod tytułem ujdę w tłoku.
Chodzi mi o to, że jak patrzysz na różnicę pomiędzy ceną Tak, chińską a nie, polską, ale to to ci... wiesz, no nie, jak to było, jak mawiał klasyk, nie mieszajmy dwóch systemów walutowych. Ciemno. Kolejny taki telefon, nawet może trochę bardziej niż jak cię mogę, chociaż powiem szczerze, że stylizacja, jak na niego spojrzycie, taka mocno wtórna, szczególnie jeżeli chodzi o fakturę tyłu, to on mi tak niebezpiecznie konkurenta przypomina. Firma ZT pokazała model Voyage 20 Pro, który w sumie, jak na niego spojrzymy, no jest nudny jak flaki z olejem. Z drugiej strony trochę jednak robi się fajny, bo ma i AMOLEDowy wyświetlacz 6,67 cala z 90 Hz odświeżaniem, z HDR10 do tych 180 Hz. Z przodu ma w ekranie 16-megapikselowy aparat do selfie, a pod ekranem z kolei siedzi MediaTek Dimensity 720. No oczywiście z 5G i tutaj wtrącę coś, czym się producent chwali, ma jakieś rozwiązanie, super antena, czyli ma więcej anten po to, żeby lepiej zbierał sygnał bez względu na to, jak trzymamy ten telefon, bo wiadomo, że jak trzymamy i złapiemy akurat gdzieś tam za antenę. Ale to mówisz o antenach GSM-owych, a nie Wi-Fi? Generalnie wszystkie anteny podobno są poprawione tutaj, no okay. tak z opisu wynikało. I jeszcze jest jakiś speed mode, który wykorzystuje łączność internetową 4G, 5G i Wi-Fi w tym samym czasie, wybierając tą, która oferuje najlepsze warunki po to, żeby internet zawsze śmigał jak należy. Sorry, ale to nigdy nie jest dobre rozwiązanie, obawiam się. Słuchaj, nie wiem. Nie spotkałem się z dobrym rozwiązaniem tego typu. Producent akurat się tym pochwalił, więc po prostu o tym wspominam. A, o pamięciach jeszcze nie powiedziałem. Przyzwoite 256 giga flesza, w miarę znośne, 8 giga RAMu, też nie ma czego się wstydzić i wirtualny RAM znowu mamy, wraca to jak bumerang, tutaj możemy dołożyć teoretycznie 5 giga. Bateria też bardzo spoko, bo 5100, czyli troszeczkę ponad aktualny standard i do tego 66-watowe ładowanie. No i tu producent się chwali, że bateria do połowy napełni się w 15 minut. Aparaty. Moją uwagę zwrócił design, który troszeczkę idzie w stronę jakby innych marek. No właśnie, tak. No powiem to wprost, bo w zasadzie ZT u nas nie ma, więc nie obrażą się na mnie. Takie troszeczkę jakby byście tak się zapatrzyli na BBK, czyli na Vivo, na Oppo, no to tak, takie mam podejrzenia, no bo ten szron taki na tylnej ściance, no to znamy to jest z szron, układ obiektywów w aparacie. Układ obiektywów to jest nawet, no tak, no to układ obiektywów mi trochę też Realme zalatuje, no ale to mówię, no taki miks zrobili, wygląda to poprawnie, nader poprawnie, to jest niebrzydko. Nie, tylko ładnie wygląda, no, szczególnie właśnie w tej wersji takiej niebiesko-różowej. Ja nawet dzisiaj nad tym tekstem dłuższą chwilę spędziłem, bo najpierw strasznie zjechałem ten telefon, że nudny jak flaki z olejem, a ja tak patrzę, że kurczę, w zasadzie całkiem to jest popitaśny średniak, bo i ma dużą baterię i z szybkim ładowaniem i AMOLEDowy porządny ekran i 256 pamięci, a nie 128. Jak o cenach powiedz, jak znasz. No znam cen, jeszcze aparaty chciałem dodać, 64, 8 i 5 z tyłu, czyli widzimy, że w firmie ZT już się dwójki skończyły i bardzo dobrze, no bo mamy piąteczkę do makro. Dwójki idą na Stany Zjednoczone, że nie, na Stany już w tej chwili nie, do ościennych operatorów idą dwójki. No tak, i trudno, dobrze im tak, bardzo fajnie, że piątkę dali zamiast dwójki, zawsze to lepsze. Makro tu łapie od 3 cm, też się producent pochwalił. Czytnik linii papilarnych też pochwalę, bo dali na boku i ja to wolę niż to coś pod ekranem schowane. A wszystko to razem kosztuje 1435 zł, licząc z juanów, czyli to nie jest najtańszy średniak. Jak tak policzycie, to on by koło dwójki wyszedł, albo nawet lepiej. No cóż, za kilka fajnych elementów trzeba niestety dopłacić ekstra. Nie, no to jest dosyć fajna konstrukcja, przynajmniej na papierze, jakby się wzięło do ręki, może by się okazało coś innego. Natomiast to jest smartfon, który jest wart tych pieniędzy po prostu, jeżeli działa tak, jak wygląda na papierze ta specyfikacja. Tak, tak, tak. I jakby teraz na mnie wyszedł taki gdzieś z lasu brodaty zbir z drągiem, nie o to wiem, oczywiście. I powiedział do mnie, słuchaj, Adaś, musisz kupić telefon ZTE, nie ma innych marek.
to ja bym wcale tego średniaka nie kupił, tylko ja bym poleciał, słuchajcie, po model Axon 30 Ultra Taikonaut. Na bogato by tak, to jest taka, ja to wcześniej już powiedziałem, że to jest kosmiczny odlot ZTE, bo Taikonauta no to jest chiński kosmonaut, astronauta teraz jest u nas obowiązuje, więc jest Taikonauta jest chińskim astronautą, więc oni tak kosmicznie ten telefon promują, bo ma kosmiczną pamięć. Tak naprawdę, moi drodzy, to jest normalny Axon 30 Ultra, który już sam... Patrz, ja myślałem, że to ta pani, co tam promuje, to ma kosmiczną urodę i że to dlatego, następnym lotem w kosmos chińskim i że to dlatego. Modelka, która go promuje, nie wiem, to jest chyba jakaś chińska celebrytka, powiem szczerze, bo tam nawet jej autograf obok jest, ale sorry, nie znam pani, natomiast rzeczywiście jest urocza. I sam telefon też jest bomba, bo ma ekran 667 z odświeżaniem aż 144 Hz, OLED-owy oczywiście. Ma Snapdragona 888, baterię 4600 z 66-watowym ładowaniem, 16-megowy aparat to akurat taki sobie, ale tylny aparat jest fajny, bo ma trzy jednakowe matryce 64 mega w module głównym, szerokokątnym i portretowym, czyli taki mini tele, tam bodajże dwu- albo trzykrotne przybliżenie jest, a do kompletu jeszcze ma ósemkę z teleobiektywem peryskopowym o bezstratnym zbliżeniu 5 razy. No ale to ki, bo to już żeśmy widzieli w normalnym Axonie 30 Ultra. Natomiast moi drodzy, w tej wersji Taikonaut, poza osobnym opakowaniem i tak dalej, jakimś tam ekskluzywniejszym zestawem, ZTE, słuchajcie, wpakowało tutaj 18 giga RAM-u i terabajt pamięci wewnętrznej. Żeby było zabawnie, oczywiście wpakowali jeszcze wirtualny RAM, bo przecież czemuż by nie. I w sumie ten telefon może mieć łącznie 23 giga RAM i terabajt pamięci flash. No oczywiście pamięci DDR5 i UFS 3.1, także też tutaj lipy nie ma. I nawet można wybaczyć, że nie dali microSD, bo po co komu microSD, jak ma terabajty na nośniku wbudowanym. Można stanąć na rogu ulicy i dzielić się gigabajtami RAM-u z tymi, którzy mają po dwa. Kosmiczny po prostu odlot, jeżeli chodzi o pamięci. A cena, powiem szczerze, na początku jak zobaczyłem cenę w juanach, to tak przysiadłem, bo mówię, o kurczę, ale przywalili cenę, 7 tysięcy juanów. Ale z drugiej strony, jak to przyliczyłem na nasze, to jest nieco ponad 4,5. No tania rzecz to nie jest, niewątpliwie. Ale... Tak, ale trzeba powiedzieć, że no niestety przy obecnych cenach topowych smartfonów to jest całkiem niedrogo, powiem szczerze. Tak, no ZTE pojechało grubo, ale telefon jest też zrobiony na bogato i na grubo. No i mówię, gdyby ktoś mnie zmuszał do zakupu ZTE, to pewnie bym się zdecydował na ten model, no bo jest dopasiony naprawdę pod korek. I stosunkowo ciekawe, a z tego co widzę po, że tak powiem, czytelności tego artykułu i liście komentarzy na Facebooku, to i wśród Was budzi jakieś tam większe zainteresowanie niż zwykle w przypadku telefonów ZTE, które przypomnijmy w Polsce no, od jakiegoś czasu niestety nie istnieje. Tak jak powiedział Adam, on się w zasadzie niewiele różni od wersji tej, poza pamięcią rzeczywiście kosmiczną, niewiele się różni od wersji Ultra. Warto wspomnieć w designie jeszcze, że ma ten napis Taikonaut na tylnej obudowie, tak. W związku z tym łatwo stosunkowo można go odróżnić od wersji podstawowej, z tym, że należy uważać, bo Chińczycy oczywiście każdą tylną obudowę są w stanie podrobić. No dokładnie, jakbyście wprowadzali, no to tak proponuję bardziej z tych oficjalnych źródeł ZTE, zdaje się ma jakiś tam europejski sklep. Ma swój sklep. Tak, no i koła. A ja nie wiem, czy z tego sklepu da się kupić w Polsce, powiem szczerze. Więc nie wiem, ale no umówmy się, że teraz nie ma rzeczy niemożliwych do kupienia, bo ostatnio pewien chiński serwis mi zaproponował no, zakup silnika odrzutowego, także. No, ja się obawiam, że będzie trzeba poszukać oficjalnego sklepu ZTE, ale w ramach serwisu sprzedażowego chińskiego, który wszyscy znają. Pamiętajcie, wtedy rzeczywiście będzie można. Tak, tylko pamiętajcie, kto wam tę paczkę będzie przywoził i raczej od razu doliczcie dodatkowe opłaty do tego waszego zakupu, żebyście nie byli później przykro rozczarowani, bo dobre czasy już były, a teraz nasze wspaniałe opiekuńcze, za przeproszeniem, państwo niestety pilnuje, żebyście przypadkiem sobie za tanio czegoś nie kupili. Pamiętajcie o zmianie przepisów dotyczących sprowadzania bezpośrednio z Chin, tak żeby was to nie walnęło po kieszeni, tak że zakup przestanie być opłacalny. Przy tej wartości telefonu to już może was zdrowo szarpnąć. Jakbyście nie patrzyli, nawet jak Chińczyk wpisze trochę mniej, no to jednak te 4000 ponad to już jest kwota taka, która przy podliczeniu podatku już daje ładną sumkę dodatkową.
No i tu się zastanówcie, czy rzeczywiście, aby na pewno warto, jeszcze chciałem dodać, że ten właśnie, bo Jacek tak wspominał o budowie, to jeszcze przy aparacie, żebyście tak mogli, jak już sobie go kupicie, pochwalić się przed kumplami, kładziecie go sobie w knajpie ekranem do dołu, bo przy aparacie jest wyraźnie napisane, ile ma RAMu, ile ma pamięci wewnętrznej. Takimi złotymi literkami, także spokojnie, jak sobie go kupicie, nikt nie przeoczy raczej, że kupiliście tam najbardziej dopasioną odmianę. Czy my ze smartfonami, słuchaj, skończyliśmy na dzisiaj? Wiesz co, chyba tak, bo przejadę jeszcze, przejadę jeszcze dla pewności po newsach. No tak. Znaczy, wydaje mi się, że z oficjalnymi premierami skończyliśmy chyba, natomiast warto wspomnieć i zaprosić was do newsów naszych, ponieważ tak, Adam pisze w tym tygodniu o kolejnych nowych Nokiach, które wyciekły dzięki Iwanowi Blasowi na Twitterze. Można obejrzeć ich rendery, co prawda one nie są najwyższej jakości, ale widać, co jest na renderach. No właśnie. I Adam troszeczkę pisze o designie tych telefonów. Chciałbym was również zaprosić do artykułów o telefonie, który dostanie prawdopodobnie pierwszą na rynku matrycę 200 megapikseli. Jeżeli jesteście ciekawi, co to za telefon, gdzie najprawdopodobniej ta matryca trafi, zapraszam was do naszych newsów. Jak jeszcze nie czytaliście, to się zdziwicie. I jeszcze jedna rzecz, Adaś pisze również w tym tygodniu o aktualizacji 6-letniego smartfonu. Jaki to smartfon, jakiej marki, czy na ile to jest interesujące i czy teraz producenci zaczną aktualizować wszystkie smartfony 6-letnie? Nie, możecie ten również producent to jest, no ja wiem, że to takie pejoratywne trochę określenie, to jest wynaturzenie na tle innych, ale w sensie pozytywnym wynaturzenie, bo to jest producent bardzo, moim zdaniem bardzo pozytywny i fajnie, że taka firma istnieje i takie rzeczy robi, bo właśnie możecie się zorientować, że jednak stary telefon, który wystartował z Antkiem 5, może dostać 10. Ja nie mam bladego pojęcia, jak to będzie działać, natomiast skoro może dostać 5 generacji do przodu ten telefon, no to jeżeli jakiś producent wam mówi, że będzie tylko jeden update, to już wiecie, że to trochę lipą wieje, nie? Ja mam tylko dla was osobistą poradę, której nie musicie wcale słuchać, ale wiele lat już mam telefony komórkowe, wiele lat mam smartfony i mogę się z wami podzielić taką refleksją, że naprawdę nie zawsze warto aktualizować smartfona do najnowszej wersji oprogramowania. Zgadzam. A jeżeli się bardzo chce, to warto poczekać na to, aż się pojawią pierwsze opinie użytkowników, którzy to zrobili. Jeżeli nie będą narzekali, można aktualizować. Dokładnie. Natomiast jeżeli macie smartfona z 2 giga RAMu, nie aktualizujcie go, nawet jeżeli jest aktualizacja. Jeżeli macie telefon z 4 giga, zastanówcie się mocno, czy chcecie go aktualizować i dostać kolejną wersję Androida, jeżeli jest nawet taka możliwość. No bo to czasem nie zawsze ma sens. Dokładnie. No to jak już latamy jeszcze po przeciekach, to tak tylko zasygnalizuję, że na horyzoncie jest Pixel 6a, ale to jest melodia przyszłego roku, więc wszystkie te ploty, które są na jego temat, oby się spełniły. Oby się spełniły, bo ma tylko w niektórych momentach odbiegać od tych dwóch głównych pikseli i ma dzielić z nimi wygląd, który może jest kontrowersyjny, ale na przykład mnie prywatnie bardzo się podoba, a przede wszystkim jest charakterystyczny. No oby to się sprawdziło, ale to tylko ploteczki sobie poczytajcie, jak jesteście ciekawi. Wiadomo, piksele Google, jeżeli chodzi o smartfony, traktuje polski rynek tak, jak traktuje, więc ja Google też tak traktuję w tym momencie. No to ja jeszcze o Honorach wspomnę. Co prawda Honor uciekł z Polski jeszcze w Honory 60. Prawdopodobnie pojawią się wkrótce. W dwóch wersjach co najmniej pojawi się ten model. Warto chyba przynajmniej sprawdzić, co to jest. Tak, dokładnie. No to sobie pozaglądajcie do aktualności, wszystkie macie podlinkowane, a my chyba wam już podziękujemy za to, że znowu nas oglądaliście i zaprosimy na przyszły tydzień, bo w przyszłym tygodniu chyba się widzimy normalnie, nie? Dziękujemy, że wpadliście, pozdrawiamy was serdecznie, życzymy udanego weekendu, jaki by nie był, czy wolny, czy pracowity. Wypoczywajcie, jeżeli się da, brońcie się przed jesienną chandrą. Wszystkiego dobrego, pa. Do przyszłego tygodnia.